człowiek wpadł do studni, z której nie mógł się wydostać. Jakaś osoba o dobrym sercu, która przechodziła tamtędy, powiedziała: bardzo mi przykro z twego powodu, uczestniczę w twoim nieszczęściu. Pewien polityk, zaangażowany w sprawy społeczne, przechodząc obok studni, powiedział: to logiczne, prędzej czy później ktoś musiał tam wpaść. Człowiek pobożny powiedział: jedynie źli ludzie wpadają do studni. Uczony zastanawiał się, w jaki sposób człowiek znalazł się w studni. Polityk opozycyjny postanowił złożyć oświadczenie przeciwko rządowi. Dziennikarz przyrzekł napisać artykuł polemiczny w gazecie w następną niedzielę. Człowiek praktyczny spytał się, czy obowiązują wysokie podatki za studnię. Smutna osoba stwierdziła: moja studnia jest gorsza. Humorysta zaśmiał się: wypij kawę, to cię podniesie na duchu. Optymista powiedział: mógłbyś czuć się gorzej. Pesymista dorzucił: osuniesz się jeszcze niżej. Jezus, widząc człowieka, podał mu rękę i wyciągnął ze studni. Jaki morał płynie z tej opowieści? Zapytaj sam siebie, co ty byś zrobił, widząc człowieka, który wpadł do tej studni i nie mógł z niej się wydostać. Czyją przyjąłbyś postawę? Czy byłbyś człowiekiem o dobrym sercu, który ostatecznie tylko pocieszył słowami, mówiąc, że uczestniczy w nieszczęściu? Czy byłbyś jak ten polityk, który stwierdził, że tutaj ktoś prędzej czy później musiał wpaść? Może byłbyś uczonym, który zastanawiałby się, dlaczego tam wpadł? Czy człowiekiem pobożnym, oceniającym właśnie, że źli ludzie wpadają do studni? I tak dalej, i tak dalej. Kim byś był? Kim jesteś? Czy umiesz pomóc w sposób konkretny człowiekowi, który znalazł się w potrzebie? Dobrze zapamiętaj sobie historię o człowieku w studni, żebyś nie stał się kimś, kto jedynie ma dobre rady, dobre podpowiedzi albo ocenia sytuację. Czasem wystarczy się zatrzymać, podać rękę, wyciągnąć, pomóc i sprawa załatwiona, sprawa rozwiązana. Nasze życie, choć wielkie i wspaniałe, to jednak składa się z codziennych, małych zadań, obowiązków, drobnej pomocy, którą możemy wyświadczyć drugiemu człowiekowi. Nie jest człowiek wielki przez to, co ma, ale przez to, co daje innym. Szczęść Boże, do usłyszenia w kolejnych Bożych opowieściach.